Wszystkich witam serdecznie. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Pogoda, jaka jest, powoduje wielkie problemy, ale ciągle się trzymamy. Pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy są chorzy, którzy szczególnie potrzebują naszej modlitwy. Tak do dłuższego czasu rozmyślam nad. Tym słowem, którym dzisiaj chciałbym się podzielić, drodzy z wami. Chcę dzisiaj mówić, że Bóg ma plan dla naszego życia, dla każdego z nas. Jak patrzę na was tutaj, to muszę powiedzieć zgodnie z tym słowem, że każdy, który tutaj jest, każdy z nas jest kimś wyjątkowym w oczach Boga. Kimś, kto został przez Niego uczyniony dla. Jego celów. Drodzy, World Matters, która zajmuje się, nie wiem, statystyką, w każdym razie strona internetowa, podaje, że w roku 2022 zostało abortowanych 45 milionów dzieci. 45 milionów dzieci, które się nie urodziły, a zostały poczęte. Do połowy stycznia bieżącego roku podano, że liczba zabitych dzieci wynosiła milion sześćset tysięcy w ciągu dwóch tygodni. Kim jest człowiek? Jesteśmy z, nie wiem, zbiorem jakiejś materii, pierwiastków. Kim jesteśmy? I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co Bóg mówi o każdym z nas. W jaki sposób ty i ja zostaliśmy przez Boga powołani do istnienia. Bóg nie ma początku i końca, ale my mamy początek. Ktoś nadał nam początek. Kiedy czytamy pierwszą księgę mojżeszową i Ktoś kiedyś powiedział bardzo mądrze, że od pierwszej do jedenastego rozdziału tej księgi mamy przedstawione przez Boga główne myśli, plany Boga względem ludzkości. A później dalej już jest rozwinięcie tego wszystkiego. Czytamy tak w pierwszej księdze Mojżesza, w pierwszym rozdziale wierszu dwudziestym Potem rzekł Bóg: Uczyjmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Kiedy Bóg stworzył człowieka, i dalej jest napisane, że Bóg dał mu imię Adam, to hebrajskie Adama oznacza proch ziemi. Oznacza czerwoną ziemię. Ja się śmieję troszeczkę wobec tych, którzy uważają, że biała rasa tutaj jest dominująca. Pierwszy człowiek nie był biały. Był bardziej koloru, czy przybierał bardziej kolor czerwony niż biały. Czerwona ziemia, znaczy Adama. I tutaj mamy początek pojawienia się człowieka. Człowiek nie powstał dlatego, że chciał powstać. Ty i ja zostaliśmy przez Boga powołani do życia, do istnienia. Możemy jasno, bardzo zobaczyć tutaj w tym fragmencie, w tej pierwszej księdze i w tym pierwszym rozdziale, jak niesamowite rzeczy ten fragment odkrywa nam o samym Bogu. On jest twórcą wszystkiego, co zaistniało. On. Człowiek nie powstał z jakichś innych niższych istot. Albo Nieożywionych organizmów, jak chcą niektórzy. Ja mówię tak, więcej trzeba wiary, żeby w to wierzyć, niż to, co Biblia mówi. Człowiek, człowiekowi dane zostało życie od tego, który jest życiem. Tak więc, człowiek nie ewoluował z tych niższych istot, nie rozpoczynał nawet od, od okresu niemowlęcego. Bóg stworzył Człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo, i to mówi o tym, jak wielką wartość, jak wielkie znaczenie ma każdy z nas. Nie zaczęło się od jakiegoś robaka, albo jeszcze może od jakiejś nieożywionej materii, nagle zjawiliśmy się. Ale Biblia mówi, że cała nasza godność nadana jest nam przez stwórcę. I on sam w nas wyraził swój obraz, stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Ani mniej, ani więcej. Drodzy, i druga rzecz bardzo ważna. Już na samym początku widzimy rozróżnienie płci. Mężczyzna i kobieta. Kobieta i mężczyzna. Nic innego. Znowu, już na samym początku Biblia mówi o małżeństwie: mężczyzna i kobieta, i nic innego. To są niesamowicie ważne prawdy. Oto Bóg zakreślił pewne granice, czy też określił, jak wszystko ma funkcjonować. Biblia mówi, że kiedy Bóg tworzył zwierzęta, on rzekł, żeby ziemia wydała nie tylko rośliny, ale żeby wydała zwierzęta. Słowo, które tutaj w ogóle użyte, jest słowo stworzyć odnosi się w Biblii tylko do Boga, do Stwórcy. Żaden człowiek nie ma takiej mocy. I tylko w Biblii odniesione to jest do Boga, ale kiedy Bóg powołał do istnienia człowieka, Biblia mówi, że użył jakby swoich rąk, on ulepił, ukształtował człowieka, jego ciało z prochu ziemi. Z pierwiastków Ziemi. I dalej jest napisane: Jeszcze wtedy człowiek nie żył. Dopiero Bóg tchnął w niego swoje życie, i stał się, Biblia mówi, duszą żyjącą. Staliśmy się, zostaliśmy stworzeni, ożywieni na obraz podobieństwo Boga. Psalm 103, wiersz 14 mówi, że Bóg doskonale pamięta, że jesteśmy prochem. Analiza chemiczna ludzkiego ciała pokazuje, że każdy z nas ma, nosi w sobie, w swoim ciele pierwiastki, takie jak wapń, fosfor, potas, sód, magnez, żelazo, tlen, chlor, węgiel, wodór, azot, siarka. Ale wartość tych wszystkich składników, jak kiedyś powiedziałem, nie wiem, czy w jednym dolarze byśmy takie też ilość tych składników mogli sprzedać za ciało każdego z nas. A jednak to nie ono stanowi o wartości. Stworzony zostałem na obraz i podobieństwo Boga. Między innymi ten obraz i podobieństwo wyrażał się tym, że Bóg powiedział tak, oto czynię tą ziemię dla was poddaną, zarządzajcie tą ziemią w moim imieniu. A więc jeden z... Z takich symptomów tego podobieństwa jest to, że zostaliśmy stworzeni do panowania na tej ziemi i nad wszelkim stworzeniem, które Bóg tutaj stworzył. Oczywiście w to dzieło stworzenia człowieka, powołania do istnienia człowieka, zaangażowana jest cała Trójca: Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Już na samym początku czytamy, że Bóg rzekł. A słowo, Biblia wyraźnie mówi, słowo przedstawia nam syna Bożego. Pamiętacie Ewangelii Jana? Na początku było słowo. Słowo było Boga, Bogiem było słowo. W liście do Kolosan jest napisane, że wszystkie rzeczy, pierwszy rozdział, wiersz 17. Wszystko zaistniało przez Jezusa Chrystusa. Bóg nie uczynił nic bez Niego. Ale tutaj w drugim wierszu tego pierwszego rozdziału też jest napisane, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Hiob tak pięknie mówi, stworzył mnie duch Boży i ożywił tchnienie wszechmocnego. Właściwie jeden z tych doradców, którzy tam doradzali Hiobowi. Hiob mówi tak z kolei: Czyż ten, który mnie stworzył w łonie matki, nie stworzył i mojego sługi? I czyż nie on jeden ukształtował nas w łonie? Kim jestem? Oto Bóg zadaje sobie trud, zadał sobie trud i stworzył człowieka do tego, aby żył, aby panował, aby reprezentował Boga na tej ziemi i dobrze zarządzał tą ziemią. Ale my wiemy, jak ogromne spustoszenie spowodował grzech, bunt, nieposłuszeństwo człowieka wobec Boga. Nastąpiła nie tylko, że liczba lat została wyznaczona człowiekowi, który miał żyć wiecznie, ale zaczęliśmy chorować, pojawiły się różnego rodzaju niedogodności, a najgorsze jest to, że grzech zapanował w życiu każdego z nas, każdego bez wyjątku. W każdym razie człowiek jest przez Boga stworzony jako odrębne dzieło od niego samego. Nie tak jak panteiści chcą, że Bóg jest wszędzie we wszystkim. On jest, jeśli chodzi o swoją moc twórczą. Ale nikt z nas, nie jest Bogiem. Żadna rzecz nie jest Bogiem tutaj na tej ziemi. Jesteśmy stworzeni przez Niego, Jego tchnienie zostało włożone do każdego istnienia ludzkiego, ale jesteśmy kimś innym od Boga. Jego stworzeniem. On jest tylko wieczny. On jest tylko tym, który nie ma początku ani końca. Drodzy. Życie może pochodzić tylko od życia. I Biblia o tym wyraźnie mówi. Nie może życie pochodzić od czegoś, co nie ma w sobie życia. Cała, cały świat przyrody, cały świat zwierząt, jakiegokolwiek stworzenia, pokazuje nam, że życie jest w stanie przekazywać życie. Żadna materia. Jakby chcieli, czy jak chcą ewolucjoniści. Nie da się. I zresztą, moi drodzy, jeden z takich bardzo znanych ludzi nazywał się Louis Pasteur, w roku, który żył w, lat, w koniec czy druga połowa XIX wieku. Wiecie, Pasteur zapoczątkował mikrobiologię i bakteriologię. To on był wynalazcą szczepionki. To on pracował nad uodpornieniem człowieka na, na, na choroby, aby zachować jego życie. I paster opracował, wbrew temu, co w tym czasie bardzo popularnie głosili ewolucjoniści prawo biogenezy ewolucjoniści głosili coś takiego jak samorództwo. Życie mogło spontanicznie powstać, tak samo z siebie. I za przykład brano na przykład mięso, które gdzieś tam leżało i nagle w tym mięsie pojawiały się robaki, larwy. I mówią, proszę popatrzcie, tutaj mamy dowód samorództwa, życie powstaje w mięsie. Ale paster był mądrym człowiekiem. I zrobił eksperyment i to mięso oddzielił, przykrył, oddzielił od bakterii, od much i tak dalej. Okazało się, że tam nic nie ma. I on jako pierwszy powiedział i określił prawo biogenezy, że życie tylko może pochodzić od życia. Dla nas to nie jest żadnym zaskoczeniem, bo Biblia o tym mówi. Biblia mówi, że Bóg. Jest życiem, a w nim było życie. Tak jest napisane o Jezusie: w nim było życie. A życie było światłością świata. Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. A kiedy Maria i Marta opłakiwały zmarłego łazarza, kiedy spotkały się z Jezusem, mówi: Marto, ja jestem życiem i zmartwychwstaniem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć, będzie. Bóg jest nazywany Bogiem żywym. Haleluja. Od Niego pochodzi życie. Od Niego pochodzi tchnienie. To ludzie dają świadectwo tchnienie wszechmocnego uczyniło mnie. Nikt z nas nie jest przypadkiem. Jestem przekonany w oparciu o Boże Słowo, że Bóg dla każdego z nas ma taki swój plan szczególny, zadanie do wykonania. Oczywiście, że człowiek niepojednany z Bogiem nie może tego zadania wykonać, ani nie zdaje sobie sprawy z tego, że przed nim położone jest zadanie, powierzone mu coś jest. Od momentu. Upadku, grzechu, kiedy człowiek złamał jedno przykazanie z tego drzewa nie wolno ci jeść. Wiecie, nieposłuszeństwo nazwane jest jak grzech czarów, tak jakby ktoś uprawiał czary. Upór w sercu człowieka przeciwko Bogu jest jednym z największych grzechów, które człowiek wobec niego czyni. Pismo Święte mówi, że jest wręcz jak kult bożków albo obrazów. I w momencie grzechu człowiek stracił azymut, nie stracił tą, 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 tą jasną świadomość, dlaczego jest, po co jest, dokąd zmierza. To są najważniejsze filozoficzne pytania, na które człowiek ciągle szuka odpowiedzi. Ale ta odpowiedź jest nam dana, kiedy znajdujemy Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Nagle odkrywamy: Aha, to o to chodzi. On jest. Jestem stworzony dla Niego, ze względu na Niego, aby On był w centrum mojego życia, abym ja mógł Mu służyć całym sobą. Dlatego największe przykazanie brzmi: Będziesz miłował Pana Boga. Z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i myśli swoich. Fred Mercury, wokalista grupy rockowej Queen, który zmarł pod koniec 1991 roku. W tekście jednej z piosenek z albumu Demi Rakel śpiewał to, co, o czym myśli, sądzę, każdy człowiek. Czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego żyjemy? To jest tragiczne, kiedy człowiek przechodzi przez życie i tak naprawdę nie wie, po co żyje, jaki jest jego cel, i bardzo często myśli, to wszystko po prostu skończy się w grobie i będzie koniec. Ale pismo święte mówi zupełnie inaczej. Nic nie skończy się w grobie. Bo Biblia mówi, że człowiekowi postanowiono jest raz umrzeć, a potem będzie sąd, i albo będzie na wieki tam, gdzie przebywa Boża chwała, albo będzie na wieki poza tą chwałą i tym, który jest życiem, światłem. Bernard Levin, uznany za jednego z największych felietonistów XX wieku, napisał artykuł: Wielka zagadka życia. I brak czasu na jej rozwiązanie. Napisał, że w pogoni za snem utracił rzeczywistość. Cytuję: Mówiąc bez ogródek, czy mam dość czasu, aby odkryć, zanim umrę, dlaczego się urodziłem? Nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na to pytanie, niezależnie ile mam jeszcze lat przed sobą. Nie będzie ich już tyle, ile minęło. Niebezpiecznie jest odsuwać to od siebie zbyt długo. Dlaczego muszę znać cel swego urodzenia? Sam sobie zadaję pytanie. Ponieważ oczywiście nie potrafię uwierzyć, iż było ono przypadkowe. A skoro nie, to musi mieć jakieś znaczenie. Moglibyśmy cytować wielu ludzi, łącznie z Lwem stoję którzy bardzo podobne rzeczy wyrażali. Pismo pokazuje nam, jak bardzo człowiek oddalony od Boga żyje w ciemności, w tym niezrozumieniu, w tej nieświadomości, po co, dlaczego żyjemy. Ale kiedy znajdujesz Jezusa Chrystusa, który jest życiem, odkrywasz nagle, że wszystko zaczyna się układać w logiczną całość i nikt z nas, Twoje ani moje życie, nie jest przypadkiem na tej ziemi. Ale zostaliśmy stworzeni dla samego Stwórcy, aby być z Nim na wieki, aby Jego wielbić, aby Jemu służyć, aby być w centrum Jego woli dla naszego życia woli, która jest najlepsza dla Ciebie i dla mnie bo wszystko, co pochodzi od Boga, jest dobre. Gdybyśmy tylko chcieli słuchać Boga, gdybyśmy tylko chcieli słuchać Boga. Pierwsza Mojżeszowa 9:6 mówi: Kto przelewa krew człowieka? Tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Cytuję specjalnie ten fragment, dlatego że to już jest po upadku. Bóg nadal patrzy na nas jako na swoje stworzenie, upadłe, żyjące w ciemności. Zagubione, ale ciągle jesteśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo. A Bóg jest Bogiem, który wzywa każdego z nas, abyśmy wrócili do Niego i dał Tą możliwość powrotu, posyłając swojego syna Jezusa Chrystusa na tą ziemię, który dokonał przebłagania przez. Swoją przelaną krew na krzyżu, aby każdy, który jemu powierzy swoje życie, mógł doświadczyć mocy Boga, która ożywi go dla Boga. Bo grzech powoduje duchową śmierć zagubienie. Jakub, już Nowy Testament, w trzecim rozdziale, wierszu dziewiątym, mówi tak, mówiąc o języku, o naszej mowie: Sławimy nim Pana i Ojca. I przeklinamy nim ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. To już jest nowe przymierze. Nic się nie zmieniło. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jest w zupełnie innej duchowej kondycji, jak było przed upadkiem, ale jest nadal stworzony i stworzeniem na obraz i podobieństwo Boga. Ten obraz jest mocno zniekształcony, ale on jest. Ja myślę tak, drodzy. Ja tak rozumiem. Jeżeli jest przeklinamy ludzi drugiego człowieka, to miejmy tą świadomość, że przeklinamy w nich ten obraz Boga, to podobieństwo, bo Bóg nienawidzi Boga i tych, którzy wyrażają jego podobieństwo. Każde morderstwo, każde zło nie tylko skierowany jest wobec drugiego człowieka, ale samego stwórcę. Psalmista Dawid w psalmie 139 napisał takie zdumiewające słowa. Piękne słowa, w ogóle piękny psalm. On tutaj na początku mówi, że nigdzie człowiek nie jest w stanie się ukryć przed swoim stwórcą. Ale od trzynastego wiersza mówi tak: Skąd on miał takie poznanie? Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś, cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu. Utkany w głębiach ziemi, oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli, Twe Boże, jak wielka jest ich liczba. Dawid mówi tutaj, inne tłumaczenia mówią: Ten embrion, ten płód, zostałem w cudowny sposób stworzony w łonie mojej matki. I Bóg był w tym, Jego moc. Ale tu jest także napisane, że Jego oczy. I on sam, dlatego że jest Bogiem wszechwiedzącym. On mówi, już ma zapisane wszystkie nasze dni przyszłe, chociaż jeszcze żadnego, żadne z nich nie nastąpiło, bo jeszcze byliśmy w łonie matek, albo jeszcze przed urodzeniem. I to wcale nie oznacza, że ty i ja zostaliśmy przez Boga zdeterminowani. On ma je zapisane, bo On wie, jakie decyzje podejmiemy w naszym życiu. On wie, w jakim kierunku pójdziemy. On wie, co też uczynimy, jeśli chodzi o Jego łaskę wobec nas. Cudownie ukształtowane. Drodzy, skoro cała Trójca jest zaangażowana w stworzenie świata i człowieka i Bóg mówi i psalmiści i inne miejsca i za chwilę będę je czytał, że Bóg pragnie, Bóg powołuje do istnienia człowieka w każdym momencie czasu, jaki tutaj jesteśmy na tej ziemi. Chcę jeszcze zacytować noblistę. Francisa Cricka, biochemika, współautorytet, współautor Nagrody Nobla za odkrycie cząsteczek DNA. Myślano, że komórka jest czymś najmniejszym. Jak zaczęto badać komórkę, okaza okazało się, że DNA, które jest w każdej komórce, jest jeszcze dużo mniejsze. Niewyobrażalnie dla nas, jak misternie jesteśmy uczynieni, jak, jaka wielka mądrość dla nas niewyobrażalna, żeby człowiek w ogóle powstał, żeby nasz organizm mógł funkcjonować. I ten człowiek, ten współautor Nagrody Nobla za odkrycie cząsteczek DNA, to nie jest wierzący człowiek, to jest agnostyk, to jest człowiek, który wręcz mówi: Nie jesteśmy w stanie poznać, czy Bóg jest, czy go nie ma. Powiedział tak. Uczciwy człowiek, uzbrojony we wszelką dostępną dzisiaj wiedzę, może tylko powiedzieć, że w pewnym sensie pochodzenie życia wygląda aktualnie prawie jak cud. Gdyż tak wiele jest warunków, które musiałyby być spełnione, aby ono mogło zaistnieć. On się nawet badając kwestię życia, pochodzenia życia, organizmu człowieka, cząsteczki DNA, ze względu na swoje, swój sposób myślenia nawet nie chce uznać, że może być twórca, ale z drugiej strony jest w takim rozdarciu, mówi, jest tak wiele czynników, że to jest niemożliwe, żeby tak mogło powstać. To wygląda na cud. Życie jest cudem. My się nie dziwimy, bo ten, który jest cudowny, stworzył to, co jest cudowne. Amen. Pamiętacie, co Izraela mówi o Jezusie, który ma się narodzić, i nazwą go cudowny: Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Dlatego psalmista mówi, Dawid tutaj mówi, cudownie. Mnie stworzyłeś, ukształtowałeś mnie w łonie mojej matki. Tak więc, chociaż Bóg ma zapisane całe nasze życie, już dużo naprzód, to pamiętaj, nie jesteś pozbawiony wolnej woli, ty i ja. Ty i ja decydujemy, czy będziemy chcieli uznać Boga jako Boga i będziemy chcieli żyć dla Niego, czy też nie. Bóg pozwala nam iść i żyć według własnych myśli. Dał nam wolną wolę. I słuchajcie, Bóg, chociaż ma dobre, najlepsze plany wobec każdego z nas, to jednak wcale nie musimy być w tych planach. Kiedy patrzę na Izrael, Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu z niewoli. Jaki był cel i plan Boga dla nich? Aby weszli do ziemi, do Kanaanu, aby tą ziemię posiedli, aby tam budowali domy, aby tam mogli żyć spokojnie pod Bożym błogosławieństwem. Czy oni osiągnęli ziemię? Chociaż taka była wola, taki był plan, taki był zamiar Boga dla nich. Biblia mówi, że ci wszyscy, którzy wyszli od dwudziestego roku życia wzwyż z powodu swojej niewiary... Odrzucenia tego, co Bóg mówi, nieposłuszeństwa, polegli wszyscy na pustyni i nie osiągnęli tego, co głosiła obietnica. To jest ostrzeżenie też dla nas: że musimy pilnować naszego zbawienia, pilnować tego, co Bóg nam da, że musimy uważnie słuchać, czego Bóg od nas oczekuje, i żyć zgodnie z tym, tak jak On mówi w swoim świętym słowie. Bóg kiedyś zapowiedział Izraelowi już dużo wcześniej przez Mojżesza jeszcze szli po pustyni mówił o ich buncie o ich nieposłuszeństwie o ich rozproszeniu po całym świecie Czy tam nie ma to zapisane? Wszystko tam jest. Zanim jeszcze jakikolwiek dzień nastąpił zanim rodziły się kolejne pokolenia Bóg mówi tak to właśnie będzie bo on wie. Ale też tam są takie obietnice, a pod koniec już ja sprowadzę wszystkich moich wygnanych z północy, z południa, wschodu i zachodu ziemi i sprowadzę ich do mojej ziemi. Jeszcze czeka, czekają wspaniałe, trudne, ale też wspaniałe rzeczy potomków tego narodu Izrael. Cudownie stworzony. Bóg ma dobre zamiary. Bóg pragnie jak najlepiej, ale nie zdeterminował ciebie i mnie. Oto pyta, kładę przed tobą życie i śmierć. Co wybierasz? Wybierz albo życie, albo śmierć. Powiem tak: życie należy do Boga. Życie człowieka rozpoczyna się od jego poczęcia w łonie matki. Jest dane od Boga darem. Cały potencjał człowieka, kiedy badamy zarodek, badamy człowieka, DNA i tak cały, wszyscy, cały potencjał, kim człowiek będzie, jest od momentu zarodka, poczęcia. Wiele świadectw pokazuje nam, że człowiek w oczach Boga, przynajmniej niektórzy na pewno, ale jak czytam Efezjan, że Bóg już w Chrystusie wybiera nas do zbawienia. A wielu bożych ludzi mówiło, że kiedy byli jeszcze w łonie matki, Bóg już miał dla nich plan i powołanie. A niektórzy nawet mówili, jeszcze przed poczęciem, Izraelaż mówi: Zanim się począłem, Bóg już miał dla mnie plan. Myślę, że straszną rzeczą jest, kiedy ludzie dokonują to, czego dokonują. Kiedy myślą, że życie poczęte można po prostu zlekceważyć, zabić, zniszczyć. Nasza wartość przed Bogiem wynika z faktu, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Wynika z faktu, że Syn Boży, Jezus Chrystus, za każdego z nas oddał swoje życie, abyśmy mogli być odkupieni, aby nasz dług, nasza wina została odkupiona przed Bogiem. I mamy wartość, dlatego że celem Boga dla każdego człowieka jest, abyśmy żyli w Jego obecności, w obecności dawcy wszelkiego życia. Kaznodzieja napisał, że Bóg włożył w każdego z nas wieczność. I każdy z nas ma to poczucie, nawet jeśli nie wierzy, że przecież musi chodzić o coś więcej niż tu i teraz. Apostoł Paweł w liście do Galacjan napisał tak w pierwszym rozdziale wierszu 15 i 16: Ale gdy upodobało się Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, Wiecie, to jest jak eureka, odkrycie. Oto jest w łonie matki, jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał, nic o nim nie wiemy, a on mówi: Bóg już w łonie matki mnie sobie obrał. I już w łonie matki Bóg kierował powołanie do mojego życia. Przez trzydzieści parę lat. Saul Starsz żył przeciwko temu powołaniu. Ale dzięki Bogu w pewnym momencie się obudził, kiedy Jezus stanął na drodze jego życia. Wtedy Paweł zaufał Chrystusowi i łasce Bożej i z prześladowcy stał się prześladowanym. Jeremiasz mówi: Tak, doszło mnie słowo Pana, tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Popatrzcie, Bóg ma plany dla człowieka. I to ludzie wkraczają i przerywają to wszystko, zabijają życie. Przerywają coś, co może wielkiego dokonać się w życiu i przez życie danego człowieka. Jeremiasz mówi: Wtedy rzekłem: Ach, Wszechmocny Panie, o to ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Kiedy urodził się, kiedy zaczął dorastać, możliwe, że był nastolatkiem, wtedy w taki bardzo świadomy sposób słowo Boże do niego dotarło. Popatrzcie na Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel zapowiadany był ponad 400 lat przed swoim urodzeniem. Ponad 400 lat, pisze o tym prorok Malachiasz. Elżbieta i Zachariasz wiemy, że nie mogli mieć dzieci. Dopiero na starość Bóg sprawił, że ona poczęła i urodziła Jana. I tutaj jest takie, taka świetna rzecz napisana, że Elżbieta. Już w łonie matki Jan, w łonie matki, w łonie Elżbiety, już został napełniony duchem świętym. Zobaczcie, jak Bóg traktuje życie, które jest w łonie matki, które ma cel, ma życie, już może być w łonie matki napełnione, Bóg ma przeznaczenie, ma dobre zamiary i dobre myśli. Elżbieta urodzi syna i nadaż mu imię Jan mówi anioł do Zachariasza a będzie napełniony duchem świętym już w łonie matki swojej. Biblia mnie zaskakuje jest fenomenalna w swojej dokładności Przecież wtedy nie prowadzono badań nad płodem, nie było takich możliwości, jak jest rozwój dziecka w łonie matki. Od którego tygodnia płód, dziecko, które tam jest, słyszy? Dzisiaj wiemy. 23 tydzień ciąży, dziecko zaczyna słyszeć świat zewnętrzny. 23 tygodnie to jest ponad. Blisko ile, ilu miesięcy. Blisko sześć, nie? A tam jest napisane w Ewangelii Łukasza, kiedy Elżbieta była w szóstym miesiącu, Maria do niej poszła i pozdrowiła, tak? Pozdrowiła Elżbietę i poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety. Halleluja! Zobaczcie, jaka precyzja. Przecież żaden lekarz, żadne badania, nic nie było prowadzone, a już zostało to stwierdzone, to co dzisiaj nauka odkrywa. Izajasz mówi tak: słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wydalekie narody. Pan powołał mnie od poczęcia. Od łona matki nazwał mnie po imieniu. Dwie Mikroskopijne komórki rodziców. Około 40 tygodni, niecałe, i rodzi się człowiek. Cud, życie, którego, w którym uczestniczy Bóg, który go jest dawcą. Czymże jest człowiek, pyta psalmista że o Nim pamiętasz. Kim ja jestem, że Bóg na mnie, na Ciebie zwraca uwagę? Kim jesteśmy, że Bóg zapłacił tak wielką cenę, abyś nas uratować od wiecznego zatracenia? I będę za chwilę kończył. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj chcę, chciałem powiedzieć jest jasne. Życie jest odpoczęcia. Człowiek od poczęcia, nawet jeszcze przed, jeżeli zostaje poczęty, Bóg ma plan dla człowieka. Dziecko nie jest własnością kobiety w jej łonie. Nie jest. Jest nowym życiem, jest nowym człowiekiem. I są zasady, które Bóg ustala. I kiedyś człowiek będzie musiał zdać z tego sprawę. Tak jak Bóg ustalił. Kto, jest, kto stanowi małżeństwo? Tak samo. Od kiedy jest życie? Podczas rozwoju organizmu z zapłodnionej komórki jajowej powstają w zadziwiającym tempie komórki nerwowe. 250 tysięcy w ciągu minuty przez okres 9 miesięcy. 250 tysięcy w ciągu minuty. Tak rozwijają się komórki. Pojedyncza komórka nerwowa jest nie większa od główki szpilki, a jej system połączeń, to co jest w tej nie większej od główki szpilki komórce, ten system połączeń nerwowych, gdyby je rozwinąć, mówią naukowcy, zająłby powierzchnię kilku kilometrów kwadratowych. Długość wszystkich włókien nerwowych mózgu, ułożonych jedno za drugim, wyniosłaby od 500 do 500 tysięcy do miliona kilometrów. Poza mózgiem znajduje się 380 tysięcy kilometrów włókien nerwowych. To jest takie okablowanie całego naszego ciała. Aby mózg mógł zarządzać naszym organizmem. Czy można sobie wyobrazić, że powstało to tak samo z siebie na drodze ewolucji, prób milionów, bilionów? Nie wiem. Po prostu to jest absurdalne takie myślenie. Buz, mózg, ja tu mówiłem, że poza mózgiem jest 380 tysięcy kilometrów włókien nerwowych. To jest prawie tyle samo, ile jest z Ziemi do Księżyca. Z Ziemi do Księżyca jest 384 tysiące. Mózg składa się z około 100 miliardów komórek nerwowych. Tyle co, chociaż już teraz badania są ciągle weryfikowane, uważano, że każda galaktyka ma 100 miliardów gwiazd. ludzki organizm składa się ze 100 bilionów komórek. Słuchajcie, to są dane wzięte zapisane w książce pod tytułem Człowiek fascynująca istota napisane przez profesora doktora inżyniera Wernera Gita. Moglibyśmy mówić i mówić. Jedno jest pewne, możemy powiedzieć za Dawidem cudownie zostałem stworzony. Nie jestem jakimś przypadkiem w tym świecie. Nasz to, kim jesteśmy, nie jest jakimś zbiegiem okoliczności, że powstaliśmy. I w trzecim miesiącu, właściwie już mamy wszystkie organy, jest tylko ich dalszy rozwój, aż do porodu. Kto od początku powołuje do życia pokolenia ludzkie? Pisze Izajasz. Kto sprawia, kto sprawił, że powstały narody, ludy, języki. Nie wiem ile to było lat temu. Chiny komunistyczne wprowadziły zakaz, zakaz, aby rodzina mogła posiadać więcej niż jedno dziecko. No to wszyscy chcieli mieć chłopców. Nawet urodzone dziewczynki zabijano. To było karalne. Minęło wiele lat. Dzisiaj Chiny mają deficyt było tak parę lat temu. około 30 milionów kobiet im brakuje. Mężczyźni nie mogą się żenić. Zobaczcie, jak to jest. Jak stwórca cudownie działa. W każdym narodzie tak mniej więcej wychodzi prawie 50 na 50. Są oczywiście niewielkie wahania, różnice, ale generalnie tak to wygląda. Stwórca nad wszystkim panuje. I chcemy oddać Mu chwałę. I pamiętaj, jesteś cudownie stworzony. Bóg dokonał na krzyżu Golgoty odkupienia każdego z nas. I to, co możemy najlepszego zrobić, powiedzieć, Boże, nie moja wola, ale Twoja, niech się wypełni w moim życiu. Panie, daj mi oglądać Twoją cudowność i Twoją wielkość. Powstańmy, drodzy, aby uwielbić Boga, aby Go wywyższyć. Panie, ja tak dziękuję Tobie za łaskę. Dziękuję Tobie za moc Twoją. Panie, nie rozumiemy Ciebie, gdyż nie rozumiemy, jak wielkim i potężnym Bogiem jesteś. Ale dziękujemy Ci, Boże, że jesteś, że dajesz się poznać tym, którzy mają otwarte serca. Dziękujemy Ci, że nas zbawiłeś. Dziękujemy Ci, że możemy poznawać Ciebie jako Boga, jako Ojca, jako Zbawiciela. Panie, oddajemy Ci hołd, oddajemy Ci cześć, oddajemy Ci uwielbienie. Tobie niech będzie chwała. Błogosław każdego z nas tutaj na tym miejscu, Boże. Dotykaj każdego z nas. Duchu Święty, pociągaj nas bliżej i bliżej do Jezusa Chrystusa. Panie, proszę Cię, to pomóż nam, abyśmy mieli tą pełną świadomość, komu służymy, do kogo należymy. Że dane jest nam poznać Ciebie, wielbić Ciebie, służyć Tobie. To jest ogromna łaska tak wielkiemu Bogu. Chwała Ci, Ojcze, synu i duchu święty. Amen.